W tym roku niestety, albo do tej pory jeszcze, nie został ogłoszony konkurs na prowadzenie informacji turystycznej z Urzędu Miasta. Jest środek sezonu tak naprawdę już. No. No jest. No jest. I... Co? Nie wiadomo. I nie mamy podstawowych informacji bezpłatnych na temat Ostródy. Kserowany plan miasta nie wygląda dobrze w trzygwiazdkowej informacji turystycznej. Wiesz, i teraz jest sytuacja, że został mi jeden do skserowania plan miasta i choćbym chciała dać Państwu taki plan miasta, no to albo dajesz kserówkę, albo oddasz ostatni. Pierwszy raz od 14 lat miasto Ostróda nie prowadzi informacji turystycznej przez LOT. Nie został ogłoszony do tej pory konkurs na prowadzenie informacji turystycznej. LOT nie posiada własnych środków, z których mógłby zakupić czy foldery dotyczące Ostródy, czy też plan miasta. Jest mi bardzo przykro, chciałam Państwa już w tym momencie przeprosić, jeżeli dojdzie do sytuacji, że będziemy sprzedawać plan miasta, mimo że oczekujecie, że będzie bezpłatny, tak jak zawsze. Większość turystów jest przekonanych, że informacja turystyczna w Ostródzie prowadzona jest przez... Jest miejska. Że jest prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego. Nasza informacja turystyczna prowadzona jest przez stowarzyszenie i my pozyskujemy środki, dotacje zewnętrzne. Na chwilę obecną najlepszą współpracę w zakresie prowadzenia informacji turystycznej i takich zadań zleconych mamy z gminą... Mamy z gminą Ostróda, która zwiększa nam systematycznie, co nas bardzo cieszy, bo mamy też takie potrzeby, wysokość tej dotacji. Również bardzo dobra współpraca jest z powiatem ostródzkim. Przerwę ci, bo gmina też odczuwa profity, bo coraz więcej turystów przyjeżdża do gminy, nocuje tam. My za nich robimy gminę Ostródy, ulotki ze szlakami pieszymi i rowerowymi gminy Ostróda, więc... Posiadamy doświadczenie, jako organizacja pozarządowa możemy zrobić to taniej niż samorząd, szybciej. Poza tym wiemy, co turysta od nas oczekuje, jakie mają być wersje językowe. Ale też czego szuka, co się jakby sprzedaje, tak? Dokładnie, a poza tym część wytworzonych materiałów w ramach dotacji na prowadzenie informacji turystycznej zostaje takiemu samorządowi przekazana, więc on ma jakby dodatkowe profity z tego tytułu. Bo my, tak jak informacja turystyczna, czekaliśmy na zielone światło, kiedy możemy zacząć przyjmować bezpośrednio turystów. Tak samo muzea czekały, tak samo galerie sztuk czekały. Ale hotele już mogą działać, pensjonaty w zasadzie mogą działać, muzeum się może otworzyć. Wiadomo, wszystko w jakimś tam reżimie sanitarnym, ale... Ludzie mają ochotę jechać w Polskę i trochę złapać oddechu. Jesteśmy gotowi ich przyjąć? My jako miasto, jako region. No. Osobiście uważam, że jesteśmy gotowi na tych turystów. Prowadzimy kampanię w radio, która będzie... No właśnie, idą reklamy na Śląsku, tak? Dobrze. Dokładnie, pamiętam? Tak. Tygodniowe reklamy na Śląsku na temat Mazur Zachodnich, zapraszające na wypoczynek weekendowy. Ukaże się bardzo duży artykuł na temat butikowych Mazur w wiadomościach turystycznych. W przyszłym tygodniu zaczynamy zdjęcia do ogólnopolskiej telewizji śniadaniowej zapraszającej do naszego regionu. W lipcu oczekujemy blogerów. Także pandemia pandemią, ale całe działania promocyjne i zachęcające. I to wszystko wy robicie? Jako zlot. Jakby nie zostały zahamowane, mało tego, są chyba jeszcze bardziej intensywne. Turysta będzie szukał wypoczynku krajowego i my na taki wypoczynek jesteśmy
otwarci, gotowi, zarówno pod względem obiektów noclegowych, gastronomicznych, wypożyczalni sprzętu, jak też sama informacja turystyczna jest gotowa do przyjmowania turystów. Czas monitorujemy to, bo my do ludzi, naszych członków, wysyłamy zapytania, czy są już dostępni i czy są przygotowani na przyjęcie tych turystów. Większość obiektów zgłosiła nam taką gotowość, ale są też obiekty, które nie otworzą się do czasu zakończenia pandemii. I również mamy taką informację. Turysta, dzwoniąc do nas, chce uzyskać tej pewnej informacji. On już nie chce więcej szukać, więc my mu przygotowujemy ofertę taką skrojoną na miarę jego potrzeb. Brakuje mi tych autokarów pełnych Niemców, kiedy wszyscy naraz wchodzą do informacji turystycznej, kiedy nagle tu jest 50 osób, stoją w rządku, podają numery pocztówek, kupują pamiątki, biorą materiały, kiedy wychodzą, informacja robi się pusta, na nowo musimy wszystko uzupełniać, ale od wielu lat tak było, że zaczynał się maj i kilka dni w tygodniu mieliśmy już jakby stałe grupy z przewoźnikami i my czekaliśmy na tych turystów, dzisiaj jest spokojniej, ale to nie znaczy, że jest gorzej. Przedstawiliśmy się i przyszliśmy na ofertę do internetu. Większość ludzi, zanim do nas przyjeżdża, upewnia się głównie przez Messengera lub ogólnie przez media społecznościowe, czy jesteśmy już otwarci. Na chwilę obecną mamy godziny dostosowane do panującej sytuacji, jaka jest w związku z pandemią, ale jeżeli tylko zobaczymy, że ilość turystów, którzy przyjeżdżają do Ostródy, którzy pytają się zwiększa, godziny powrócą do takich, jak były rok temu. W tamtym roku obsłużyliśmy ponad 11 tysięcy turystów. Bardzo duży wzrost do lat ubiegłych. W tym roku już 2 miesiące mamy dużo słabsze, ale nie wiemy, co będzie. Może kampanie... Może te kampanie, może ta informacja w mediach, może ta informacja i promocja w mediach społecznościowych, w gazetach branżowych, turystycznych spowoduje, że ludzie wybiorą Mazury Zachodnie jako tą oazę spokoju, nieskażonej natury, przyrody. Możemy nie mieć w tym roku dużo festiwali tych takich znanych i światowych, ale mamy jeszcze i na szczęście bardzo mnie to cieszy, ofertę, która zadowoli tych nawet najbardziej wymagających turystów. Czekamy. Przygotowujemy dla Państwa zarówno pamiątki, gadżety, materiały. No i masz bardzo fajny projekt, bardzo ciekawy, bo do bardzo nietypowej grupy turystów. Zapomniałaś, to ci o nim przypominam. Bo mało kto myśli o tym, że osoby głuche lub głuchonieme też są turystą, też klient. Jeżeli wejdziecie na naszą stronę mazury-zachodnie.pl, wrzuciliśmy kilka filmików. Na chwilę obecną są to filmiki robione takim sumptem ekonomicznym, jaki na chwilę obecną nam sytuacja pozwala, ale są to filmiki z przygotowaną ofertą, przetłumaczone atrakcje na język migowy. To jakby powstało w wyniku naszego projektu Turystyka w Mig. Jakby szliśmy za ciosem, rozszerzamy tą ofertę. Od połowy czerwca ruszamy z kursem języka migowego, więc będziemy pierwszą informacją turystyczną na pewno w województwie warmińsko-mazurskim, która będzie miała informatora również przeszkolonego w zakresie języka migowego, ale również branżę turystyczną chcemy przeszkolić, osoby, które należą do naszego stowarzyszenia. Mam nadzieję, że będzie o nas głośno.